Iwona Paloić jest jedyną jurorką Tańca z Gwiazdami, która wzięła udział we wszystkich 22 edycjach programu. Mówi się, że dzięki tak długiej pracy na planie show, udało jej się zarobić łącznie ponad 3,3 miliona złotych. Od 2005 roku miała okazję oglądać i oceniać całe mnóstwo gwiazd, które brały udział w show TVN, a następnie Polsatu. W programie Taniec z Gwiazdami wystąpili m.in. Małgorzata Foremniak, Aleksandra Kwaśniewska, Kinga Rusin, Kasia Tusk, Tomasz Kamel, Justyna Steczkowska czy Edyta Górniak. Dziennikarze Fakt TV postanowili zapytać jurorkę programu, kto jej zdaniem zasługuje na tytuł najlepszego uczestnika Tańca z Gwiazdami w historii. Jej odpowiedź wcale nas nie dziwi. Natasza Urbańska, najlepszą uczestniczką Tańca z Gwiazdami. Jako najlepszą uczestniczkę Tańca z Gwiazdami, Iwona Paloić wskazała Nataszę Urbańską. Do historii przeszedł moment, kiedy podczas półfinałowego występu Urbańskiej, jurorka wstała i pokłoniła się jej. Opinie Paloić potwierdzają również statystyki, według których średnia punktów za występy Nataszy wynosiła ponad 39 punktów. Co ciekawe, Urbańska wcale nie wygrała programu, a zajęła w nim drugie miejsce. Gwiazda o włos przegrała z Anną Muchą, podobno Mucha pokonała Urbańską 51 do 49,99%. W swojej wypowiedzi, Iwona Paloić wyróżniła też Agatę Kuleszę, bezdyskusyjnie najlepiej tańczyła Natasza Urbańska. Wielkie wrażenie zrobiła też na mnie Agata Kulesza, która nie tylko dobrze tańczyła, ale pokazała też niezwykła osobowość. Każdy jej występ był prawdziwy i to był wielka radość oglądać ją na parkiecie, mówiła Paloić w rozmowie z Faktem TV. Zgadzacie się z jej wyborem?